smakkujaw.pl, pyszne papiloty z marchewki. Przygotuję dzisiaj fantastyczne papiloty z marchewki. Te papiloty można podawać do wielu przeróżnych dań. My szczególnie polecamy do kurczaka, a także do szarych klusek ziemniaczanych. Można podawać też do risotta. Są szczególnie uwielbiane przez dzieci, ponieważ mają troszeczkę taki niebanalny kształt. Ponieważ będziemy robili to nożykiem takim do obierania warzyw, ścinamy na takie bardzo cieniutkie wstążeczki, w związku z tym one też bardzo szybko się podsmażą. Normalnie marchew gotujemy około godziny, a tutaj, ponieważ one będą takie bardzo cieniutkie, więc wystarczy zaledwie kilka minut. Będziemy podsmażać je na masełku, no i oczywiście będzie jeszcze potrzebna sól i pieprz do przyprawienia naszych papilotów. Obraną marchewkę tym samym przyrządem, którym obierałam, ścinam takie paseczki. Robi się to bardzo szybko i bardzo sprawnie. O. One są bardzo cieniutkie, także tak jak mówiłam, szybciutko na maśle się podsmażą. Marchewkę mamy już prawie przygotowaną. Za moment rozgrzejemy masło na patelni. Ważne, żeby to robić na maśle, ponieważ wtedy marchewka jest lepsza w smaku. Dlatego robimy też takie cieniutkie, ponieważ masło jest bardzo dobre do podsmażenia, ale do podsmażenia krótkiego. A ta marchewka naprawdę pokrojona w takie cieniusieńkie plasterki wymaga zaledwie kilku minut. Włączyliśmy gaz, teraz zaczekamy chwileczkę, jak się patelnia nieco rozgrzeje i wrzucimy tak mniej więcej taki kawałek masła. Na taką ilość marchewki będzie sam raz. Już możemy wrzucić. Zaczekamy, jak masło nam się roztopi. Oczywiście nie stawiamy patelni na taki bardzo duży, gaz powinien być średni. Masło już nam się roztopiło, a zatem wrzucamy nasze papiloty. Wszystko nam się udało ładnie zmieścić. Tak, teraz to przemieszamy. I ja odrobinę posolę, dlatego że sól spowoduje, że marchewka szybciej stanie się miękka, ale to dosłownie odrobinkę, ponieważ my nie chcemy słonej marchwi, tylko marchew słodziutką i w połączeniu z masłem naprawdę zyska ona fantastycznego smaku. Przemieszamy, ona zaraz za moment zacznie mięknąć i pod koniec przyprawimy świeżo zmielonym pieprzem. Minęły 3 minutki, nasza marchewka już jest ugotowana, podsmażona w zasadzie tak al dente, ale ja taką lubię. Jeśli ktoś woli, to może jeszcze dodatkowo 2-3 minuty podsmażyć. Ale widzicie, że już jest ona taka elastyczna i taka, tak się fajnie da formować, także ja już wyłączam gaz. Nasza marchewka jest już gotowa, przepięknie pachnie. Przełożymy ją na talerz. Ja już niczym nie będę jej dekorowała, ponieważ jak sami widzicie, ona zyskała naprawdę rewelacyjny kolor. Pięknie wygląda. Naprawdę zdecydowanie polecam taki rodzaj przyrządzania tej marchewki, bo po pierwsze jest to bardzo szybko i sprawnie i jest naprawdę bardzo dobra w smaku. Jeszcze na koniec opruszę ją tylko świeżo zmielonym pieprzem i naszą pyszną marcheweczkę możemy, tak jak powiedziałam, stosować jako dodatek do przeróżnych mięs, ale rewelacyjnie naprawdę smakuje z kurczakiem czy z kluskami ziemniaczanymi. Nasza marchewka jest naprawdę wyborna, przepięknie wygląda, a zatem życzymy smacznego.